Dziękuję, wilku, jesteś osom! Zaraz będę, tylko po wodę pójdę. Bryce'u, nie dałeś mi wstać! Dziękuję, jesteś osom! Jechał do zera, już jestem, już to zmieniam. Hello, czołem wszystkim, cześć, cześć, cześć. Jesteście tutaj ze mną, ekipa? Tak, 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 tak. Okej, okay, i czaty, powiedzcie mi, czy ich słychać. Powinno ich być słychać, ale ten. Dark Smite, dziękuję, jesteś awesome. I Kumizuki, dziękuję również, więc dla Dark Smite'a serduszka, czaty. I Kumizuki też muszę naprostować, bo ona będzie mnie potem... Hejo, powodzonka na rolowaniu. To brzmiało tak troszkę... Jak to mnie nie słychać? Proszę mnie nie trollować. Aha, słychać. Okej, dobra, źle przeczytałem. Zobaczyłem, że Kumizuki do mnie pisze, od razu założyłem, że mnie troluje. Dziękuję, Fuji, jesteś osom! Ej, czaty, to było straszne. Że Fuji, Mizuki do mnie pisze, ja automatycznie założyłem, że próbuje mnie nabrać. Gotowi wszyscy? Jo. Tak.
Ja tylko Oczywiście. ustawię tutaj tracking, mam herbatkę i jestem w pełni totalnie gotowy. Nawet się dostosowałem tak, żeby mnie było widać. Wczoraj cierpiałem cały dzień po to, żeby mnie dzisiaj było widać. Znaczy nie to, że cierpiałem, żeby być pięknym, bo to na tej zasadzie niestety nie działa. No, nie ma tak dobrze, nie ma tak dobrze, ale z poświęceniem wczoraj było, z poświęceniem. Ale brak zaufania, ja dobra osoba jestem. Dokładnie tak, Kumizuki, to ja jestem skrzywiony, to jest prawda. Jakie naprostowanie, zazwyczaj się kieruję do areny. Ja widzę powodzenia wszystkim, czołem czaty! Jak tam będziecie gotowi, to możecie startować. Dajcie znać, jak poszło za aktualizacją RIPS. Zatrzymało się na jakieś 10% przed końcem. Jak odpaliłem ponownie, to wywaliło błąd, więc musiałem robić naprawianie plików i wtedy poszło od zera jeszcze raz, ale w kilkanaście minut. Koala, serduszka dla koali! Ale tak to mi leciało ponad 5-6 godzin, zanim klepnąłem w restart. Arigato, koala! Więc było brutalnie. Misiek drogi, cześć, cześć. Rolujący też macie cześcia. Więc prawdopodobnie... Ludzi na czacie. Aha. Szturchamy Twitcha, szturchamy. Mi się długo ściągało około 2 godziny. No, mi się zrestartowało, ale jak poszło, to od początku poszło i od początku poszło, nie wiem, tam 12-15 minut, czy jakoś tak poleciało. Pamiętajcie, ludzie, jutro nie ma streama. Nie, wcale nie ma streama do 5.06 rano, więc już śpi, nie wstaje. Jakbyście zobaczyli moje budziki ustawione, jakbyście zobaczyli... Moje budziki wyglądają w tym momencie tak, że jest ich więcej niż ich jest mniej. Nie wiem, co tam było widać na telefonie, jeszcze raz może. No ogólnie te wszystkie na niebiesko świecące. Ten stream jutro faktycznie jest o 6 rano? To tak, nie jest jakaś inna strefa czasowa? Nie, bo oni, to znaczy jest inna strefa czasowa, ale nasza 6 rano wychodzi ze względu na to, że oni tam mają nie tyle turnieje, jak to się nazywa, jakieś targi growe czy coś takiego i przy okazji tam będą na żywo, nie? Więc połączyli jedno z drugim, przesunęli godzinę streama, co mi absolutnie nie pasuje. Ale z drugiej strony why not? To taki powód było przesunięcia. No, oni tam są na żywca gdzieś. Ja zakładałem, że oni chcą się po prostu wyspać i chcą być ten świeżo i ładnie wyglądający. Nie, oni to mają nagrane z wyprzedzeniem i wywalone mają, nie? Tylko puszczą. To tyle. Tak. Ja na 17 miałem budzik, bo po 8 nockach. Ja ostatnio wyszedłem z założenia, bo ja do późna siedzę i zamulam, to znaczy zamulam, pracuję, nie? Więc siedzę i klepię i jak się kładę o tej drugiej, trzeciej spać, to stwierdziłem, że całkowicie wyłączam budziki, nie ma czegoś takiego jak budzik. Jak wstanę, skoro nagrywam Gashina z jednodniowym wyprzedzeniem, to obojętnie mi jest, czy wstanę o godzinie 9 rano i siądę nagrywać, czy wstanę o 12 rano i siądę nagrywać, bo i tak jest na następny dzień. Jedyne, co na tym cierpi, to WUWA, bo odcinek ma troszkę później, ale i tak się wyrabiam w czasie w miarę jako tako, więc dzisiaj było, zwlokłem się o tej 10 z łóżka, nie przytał, Jezus, jaki dzień jest, gdzie jestem. No, smutek troszkę. Bo to nawet nie tak, że to jest jakiś kac czy coś, bo mi alkoholu nie wolno. No, masakra jest. Bo czuję się, jakbym miał kaca, a to po lekach jest przerąbane. Jak się Adam chcesz odpalać, to już możesz się spokojnie odpalać. Z tym już możemy mogę odpalać się, mogę już się odpalać. Jasne. Jak powiedziałeś o kacu, to mi się przypomniało, że mam cydr w lodówce. Tak tematycznie, bez cydru, ale kac, że kot. Mój kot stwierdził, że jak są takie upały, to najlepiej się położyć albo na człowieku, albo mi w ogóle wejść pod t-shirta i spać na mnie, taka przytulona do serca, leży na mnie i śpi. Jest gorąco, jest masakra, a kot jeszcze tak, no to ja sobie wejdę i ten. I ja się przytulę, żeby nie było... Pomożenia kolego, niech ci poleci. Dzięki. Wygrywaj! Jesteśmy u ciebie jakby co. Dobra, to co, lecimy. Lecimy! Ma być... Pierwsza dyszka i będzie. Jeszcze nie wchodziłem na banery, więc pierwszy raz widzę tą grafikę teraz i jest takie, o, jaki ładny kolor, jakie fajne drzewka. Dobra, pierwsza dziesiątka. Tak, pierwsze dziesiątce, dajesz to. No ja mówię, no. Kurde. Ajajaj. To tylko dlatego, że... Tak, Chińczycy nie umieją liczyć, to jest to. Bo jakby umieli, to... San Juan, nice. Ona jest na banerze, czy ten? Ta, jest na banerze. To fajnie, bo w końcu dobije. Jeszcze Chis, ja to też, bo też jej jeszcze nie mam na maksa. To był strzał ostrzegawczy. Ajajaj. Cześć, Wilku.
Ile osób będzie do mnie dzwonić o 6 rano? Dżedże jest potrzebna, bo jej jeszcze nie mam na maksa. Teraz dawaj dyszkę. Teraz dawaj dyszkę, tak. Patrz na to, nie? Pana to. No, jest, dajesz. 30. Uuu, Dungeon. Uuu, dobry pól. Czy to była cisza noc? Tak świątecznie. Mamy to. Pięknie. Ale fajną animację ma. Teraz się zastanawiam, czy iść po broń, czy nie iść po broń. Kurde. Nie, jeszcze żadnej nie mam sygnaturki pod nikogo. Się zastanawiam, czy nie iść. Broń, śmiało. W sumie mam te... Pierwszy artificer z crit damage'em. W sumie racja, Chwila, bo chciałbym tutaj wywołać czaty, bo Misiek trochę chciał napisać nice, ale źle ręka na klawiaturze i zamiast NI trafił w BU i wyszło buce i się poczułem, że bucami jesteśmy, bo to w sumie prawda. Jesteś osą, dziękuję. To mi poprawiło humor. Musicie lecieć dalej, muszę tam cisnąć. Dobra, czekaj, drogo Kuby, bo jest reset miesięczny, pamiętaj ta o resecie. Trzeba kupić. Właśnie, tak. Burza we Wrocławiu zaraz będzie, mówię wam, jak zacznie mi walić piorunami, mam nadzieję, że będę miał netto o tej 6 rano, głowa mnie zaczęła boleć, ciśnienie się zmienia. Oh. Ale no ten jej weapon to cudownie wygląda. No, no weapon fajny. Jeszcze jak w tym rozcięciu, w tej pieczące zboczyłem steka, to takie... Ona będzie, wiesz, walić tym stempelkiem, takie stempelki. Dokładnie na czole, takie psst. Ja tam widzę tłuszczyk w wołowince, to jest po prostu ten Kobe wołowina Wagyu. Boli głowa na zmianę pogody, dokładnie tak jest, Jajek, dokładnie tak jest. O! Tauchi? Tauchi tam była? Tak, tak. Mamy to 30! 30! I front jest dobra! Kalkulatoret! No to reszta asterajtów na standard, tak, tak. Nie, ja podziękuję sobie. Może na broń pójdzie dlatego, dla Xiang Liao. Pójdzie na jego broń najpewniej. Jaki wygryw. Porobił baner na Luffy. Dobra. Pistolet wyleciał akurat. A czy to, co teraz Adam zrobił, ma być normą dla wszystkich rolujących dzisiaj, nie? 30 rolek, no, 30 bo... rolek... No, prorocze rolki to były, Jezu, jakaś... No, zwłaszcza moje, ja tylko powiedziałem, że wpadnie, bo jest potrzebna i wpadła, nie? No... Mamy to. Ale to nie katalizm, który wisi przed nią, tylko tak jak... I przetrzeć? Tylko tak szczerze, to ona nie ma chyba jakiegoś takiego dobrego main DPS-a, żeby pójść, bo ona tam Glacio boostuje i jedyny Glacio, jaki mam, to jest o ten o gagatek. On nie miała być po... Sankwa też super. Sankwa, ale czy ona jakiś taki damage ogromny robi? No, bo ona z heavy robi. Ona nie jest do Jinshi? Ja myślałem, że ona pod Jinshi jest. Do Jinshi jest ten o ten o, Yanwu. Yuanwu jest pod Jinshi. A Sanho chyba ogólnie jest pod każdego, bo ona robi, basic attack damage amplified, czyli ona do każdego praktycznie idzie. Nice. Ale by przyszedł, wyciągnął wszystko, 60 rolek, 30 tu, nie? Niebieskich nie będzie puszczał, bo nie chce wyciągnąć jeszcze ze standarda, żeby nie było, że dla innych zostawić trochę szczęścia, totalnie rozumiem. Dobra, teraz życzę szczęścia każdemu innemu, życzę szczęścia, żebyście mieli tak samo szybko i wygrane 50-50. Właśnie, i czy kogoś chcesz jeszcze pozdrowić, kogoś nawrzucać? Pozdrawiam, kogo mogę pozdrowić? Sam to odpalę się. Nie wiem, chyba nikogo. Mamy się zasłużył. Tak! Jak to było? Mamy tatę i rodziców. O właśnie. Mój ulubiony tekst ze streamów. Nice! Jesteś mu Sandosa? Miejscówce. Mam nadzieję, że przyniesie mi to szczęście. Czy mamy mocno te kciuki? To jest ta pierwsza dziesiątka na przeczyszczenie palety.
Vergil Chair tak, nie działa, to... Bar pisze. No to teraz będzie w następnej dziesiątce Cisia i później będzie oczywiście postać, której brakuje potrzeba na E6. Znaczy... RE6, sorry, czy jak to tam? Nie, nie wiem. Dla mnie to... Wow. No, ładnie siadło, ładnie. No i teraz Cisia. Okej. Okay. To nie jest Cisia. Tyle cudnych sucharów, co mi się cisnęło na usta. Ale nie można na streamie, nie można. Można suchary na streamie, jak jest picie pod ręką, to można. Nie te suchary, nie te. Widzę, jak tam twoje 120 FPS-ów w uwie... A zapomniałem przestawić. Gadaliśmy o tym przed chwilą, poleciałem po herbatę i zapomniałem. No kurde, gdzie jest? A ty w ogóle masz 120, bo właśnie to jest jakieś dziwne i nie każdy ma 120, tylko niektórzy mają. No, muszę ja luknąć. Na przykład tylko. Bo oba monitory u mnie powinny dawać radę. Jeden ma no, 120 na chillu, a drugi ma 244 na chillu, więc teoretycznie powinny oba. Podobno to jest tak, że jak ktoś ma RTX 30 i seria 30 i wyżej, to powinien mieć, ale chyba tak nie jest. No ja mam 3060 i nie mam. No ja mam RX-a, ja mam Radeona też podobnego do tych RTX-ów i też nie mam, więc... Okej. Okay. Czyli beta testerzy zlamili, nie wyłapali. Tak, 120 FPS-ów ma buga i kurę już o tym pisało. Czyli będą te Apollo Astrite, tak? No już się nadali za... No jakieś 300. Jakieś 300 fajnie będzie. 10 rolek, dajcie 10 rolek wszystkim dotkniętym. Co jest? Czemu no co jest? No dokładnie, nie? No. No jest potrzebna, więc musi wpaść. Co, ja mam jakiś pędzel pod ręką, żeby ją wywołać. Mam taki mały, jak do figurek, taki wiecie, mikroskopijny pędzelek, jak do czyszczenia obiektywu mam. Kuro już teraz dało 80 za problem z zapiskiwami historią rolowania. Dojdę do hard pity. Nie, proszę nie. No, jakie hard pity teraz wpadło? Ile to było? Nie wiem, nie liczyłem nawet. Mam nadzieję, że nie przegrał. Nie. Yes, nice. Pięknie. To jeszcze jedna teraz. Aha, dwie. Ale ty nie wyraz twarzy, jak się obudziła, nie? Takie... Zespoła nad sztelugą. Ale w sumie czy się opłaca kolejną kopię jej brać? W sumie chyba się opłaca. Ona jest strasznie urocza, mi się jak drogi. Tak, jest bardzo urocza. Uroki rzuca. Dlatego urocza. Dobra, tu nie ma co budować napięcia, bo tu nie dzieje się nic ciekawego. Nic ciekawego się nie dzieje, nie? Tak, no. Finalnie wydałeś plus minus tyle same rolek, co kolega wcześniej Adam, nie? No, w sumie racja. Tutaj 10 chyba, tam z 60, coś koło tego, tak, więc bardzo cudownie. No, kuro podsłuchuje, no, jeszcze nie? Mamy ostatni bonus. Ej, ja to widziałem ten złoty w tym, jak leciało, po prostu. Ja też jeszcze... widziałem. Ja też myślałem, że już będzie złoto, nie? Nie ma tak dobrze. Azep, ale ja mam te 30 rolek razem z niebieskimi, to się nie uda. Dobra, to chciałem pozdrowić wszystkie czaty. Chciałem pozdrowić ciebie, Wizu. Życzę ci, żeby ci wyleciała. Dziękuję. Ci wyleci, to zrobię coś wspaniałego i ci ją zafunduję. Jak ci nie wyleci, to ci po prostu fundę Astrajty, żeby ci poleciała dzisiaj. Dziękuję, ale nie trzeba aż tak, jesteś oso! Widzisz, Wizu, lepiej, żeby ci poleciała w tych 20 rolkach. Tak, lepiej, żeby mi poleciała w tych 20 rolkach, żeby nie ten. Sandos, jesteś osą, chcesz jeszcze coś dorzucić? To znaczy, nie, do... Czy chcesz jeszcze coś do... No dobra, no, to polecimy z tym drugim najdroższym pakietem. Nie!
Jesteś awesome, ja jestem ukoali i już wam włączam. Nie wiem, jak się zachowuję. Głupio mi się zrobiło, wiecie, jestem nieokrzesany. Kala, jesteś streamerem, a streamerzy tak mają to, że ich widzowie czasem robią coś dla swoich tych, nie? Arigato. O Jezu, walnąłem w mikrofon, sorry. Podniosę ten mikrofon. Będziemy mówili, przestanę się drzeć. Teraz będę mówił tak, jest lepiej czy gorzej, czaty? ASMR teraz. Mogę robić ASMR, tak. Mogę robić. Ej, pędzelkiem będę wam ASMR robił. I koala. Szczęście przeniosło. Tak. Czy ASMR przynosi szczęście? Zresztą ten. Drżyj ziapę. Szczęśliwa są kuła. Kenta napisała drżyj ziapę. Jest takie. Jak mam drżeć? Przypomniał mi się żart z mrówką, którego też nie mogę na wizji, bo jest za bardzo 18 plus. Cześć, Kenta, swoją drogą. Ej. Czaty, same ciężkie teksty mam dzisiaj. Same żarty 18 plus, tak nie można. O, cześć Zakieru. Okej. Na czacie napisałem. Ej, gdzie ten gold? Koala! Spokojnie, zaraz. Naprawdę mówię. Napisałem. Spokojnie, na pewno nie są tak ciężkie jak ty po świętach. True story. Ty mi zrozumiałeś problem, że ci długo pobierało. Mi pobrało szybko, ale za to musiałem reinstalkę robić. Bo coś się uszkodził plik. U mnie spakało do 2 godzin i nagle pobierało 30% w sekundę. O. Dajesz. Zajęła aktualizacja. Cyk. Tak! Ej, na razie idzie przepięknie! No 100% win ratio dzisiaj, nie? Ej! To jest... Nie, bo jeszcze są osoby. Czy tak, na wizji są osoby. Tak, żeż i oddaje. Żeż i oddaje. Ja tu jestem jak ten wiesz z Wikingów i ja mówię jak będzie, nie? Dokładnie. Kumizuki. Wszyscy się kuszą na jej broń. No! Ej, bo ta jej broń wygląda cudownie. Mi się strasznie podoba ten zestaw kolorów. Ładniejsza broń jak na razie. Kumizuki, dalej boli, że u mnie tak nie szło na Changi. Powstrzymywałem cię, Kumizuki. Proszę mi tego nie wypominać, bo ja byłem jedyną osobą, która ci mówiła, żebyś trzymała rolki, żebyś tak nie robiła. Oj, daj ta double, bo tak nudno, wszyscy wygrywają. Nudno, wszyscy wygrywają, nie, jest dobrze, wszyscy wygrają. Tak ma być. Ale ja i tak broń chciałam. Trzeba było na broń, a nie na post. Wala, a wymieniłeś te punkty na, żeby dostać te z wymiany? A, bo tam jeszcze te są. No. Miesięczne. Co my chcemy od Changli? Nie, myśmy Cinosław chcieli Changli dostać po prostu, bo Kumizuki nie wleciała, nie? Tylko mówiłem, że ma niskie pity i nie mam dobrych przeczuć, żeby oszczędzała rolki. A Kumizuki walczyła do końca. Nie chcemy od Changli. My chcemy szybkiego powrotu od Changli. Tylko my chcemy szybkiego powrotu. Co mówi ogrodnik, kiedy wkurzy się na przyjaciela? Przesadziłeś. Dokładnie tak, Dany. To jest mój poziom suchara. W 1-4 przydałby się rerun Changli, nie? No. No... Po Changi na pewno też bym nie było. Schował, będę szedł po nią. Kumizuki dalej ma traumę po ostatnim. Musisz to odczarować, chodź na streama porolować z nami. Ej, widziałem teraz złoto w tym szarym, po prostu. Kuro Games, why bait me? Why? Nawet nieistotny, to leci. Od razu skip. Na skarę zbieram na... Nie mogę na rzeź. A, rozumiem. Dokonujesz skaryfikacji. nie, ten...
Errol K... Aha. Bo nie, 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 nie trolki. Serduszka dla bara, jesteś osom! Na szczęście Złotar. O jest! Mamy to! Uuu, ale klacz. Ej, na razie jest... Wszyscy mają. To Ori nie jakaś rzeży, co? A, origami. No, w sumie można by na nią mówić origami. Ori and the Blind Forest mi się od razu przypomina. Tak, zmienię i broń. Uuu, ten zestaw kolorów po prostu jest czadzior. I z przyjemnością ta. To mi też jak z niebieskiego baneru mi ona poleciała, to był taki uśmiech. Dziękuję paru jeszcze raz. Jakie teraz plany? Jakie plany koala? Czy koala jest bez mikrofonu? Koala jest chyba bez mikrofonu. Nie, nie powinien być. Chyba. Chyba. W razie czego musicie czytać. Ha. Halo, halo? Słyszałem? A teraz słychać. Ej, wszystkich twoich słucharów i żartów nie było słychać. Opowiadaj jej jeszcze Kurczę. Raz. No dajesz. Już zapomniałem wszystkie. Coś mi się kabel musiał poluzować niestety. No, to nie tak, że jesteśmy świnie i cię ignorowaliśmy, po prostu, awaria techniczna, nie? Ja i tak cichy chłopak jestem, to nie mówiłem za wiele. Ale za to na pewno były same bangery. No, na pewno. To kogo chcesz pozdrowić, dajesz? Na czacie było jakieś polecenie, żeby pozdrowić Wiza i wrzucać mamie, tacie i rodzicom, także wykonuję. No tak poza tym to chciałem jeszcze pozdrowić Buliona i koleżankę Mizu. Ale nie tą od Wiza, tylko tą inną. Tą od tego. Od Hejzu, tak. Tak, szykanej. Nie może być zmian. Hejzu. Tak. No. I tak poza tym, co plany, to zastanawiam się nad bronią dla Xiangli Yao, bo to jest. Xiangli? Changli? Xiangli Yao, Xiangli Yao. No, ja też lecę po jego broń. Ale tym, co mi zostało, to wątpię, że może się udać. Są szanse. No, szanse. No ta jego broń dobra jest, bo ona ma crit rate chyba, nie na main stat. Więc ona nie jest. Nie wiem spoko. Nawet co ona tam ma, ale wygląda bardzo ładnie. Crit rate chyba z tego co pamiętam. A nie ma żadnych rękawic z crit rate ani crit damage chyba tam się wydaje. Meanwhile Wizu, który gadał o tej broni, wstawiał screenshot tej broni na odcinku i nie pamięta jak ona wygląda. Patrzyłem cały czas na Jedi. Tak, i to Wiz właśnie. No, takie przygotowanie z mojej strony, takie przygotowanie. Dzięki koala, jesteś awesome! Coś jeszcze masz do dorzucenia? Nie, ale mogę jeszcze pokazać. Tak, o, to czekaj, już wracam. Jest pokazana. I pytanie tylko jeszcze takie, na koło następnego zbierasz, jak nie na broń, a jeżeli na broń, to... Aha, nie, na broń to mówię. Jak nie na broń, to albo ta shorekeeperka? Mhm. Tak, jeśli będzie dobrym supportem, a jak nie, no to czekam na Skara. To jest, powiem ci, że popularna odpowiedź. No, nie ma dużo postaci jeszcze w tej grze do czekania, nie? Jak będzie nowy region, to może pokażą dużo nowych. O, to kurka, będzie walka wtedy. Kamelia poszła na bok, jak ma być po 2-0, to jest takie, to nie trzyma bronek, wypruje się ze wszystkiego. Dafu, jesteśmy u ciebie. Dobra. No to lecimy oczywiście w pierwszej dziesiątce wleci. No, komuś musi. Padło na ciebie. Jesteś desygnowaną osobą dzisiaj na pierwszego tenpula i może nawet zdobyć... Kurde, nie działa. Ale w 31 może wylecieć, tak? No wiesz, no minimum to 30 rolek, ale jest 30. Ale jest cisia. Jeszcze jedną. Ale no spokojnie, tak. Jeszcze trochę będzie. Znaczy się, to jest ostatni ten pól oczywiście tu. Jednak nie. Azep nastraszy, że Kamelia została usunięta, zostawiają ją tylko w story, Kuro wraca do Chun. Kurczę. Jak będą tak baitowali społeczność, to potem jak dodzą Kamelię, to będzie szał. To będzie szaleństwo.
Dark Smite mi. Kurka, no! Teraz już wiem. Dobra, może lepiej nie. No nie, on... Sander Raccoon. Ciszio, a nie Bajże. Tekst z czatu. Sander Raccoon. O nie, te wszystkie czterogwiazdkowe kobiety chcą mnie poderwać. To brzmi jak tekst rzucony w barze po zbyt wielu kielonach. Leź dalej. Ej, no nie. Rety kotlety. Co to się dzieje? Ostatnio grałem Deadpool 4, to Jinx mi wpadła w czterech ten pulach, więc powodzenia. Nice. Teraz. Kuro słucha teraz. Jezu, kuro nie, kuro why? Dobra, magia streama, wchodzimy z tym. Moc pędzelka nie zadziałała. Mam pędzelek. Oto jest pędzelek mocy. Dobra, koniec pranków. Szczytosy się naciszyły. No. Co prank, bro? Jak się wita mleko? Mleko wita. Dany nie! I teraz... O Boże, o jest fakt, to już. Ale to kurde, nie mam dzisiaj żadnego specjalnego suchara przygotowanego. Jakoś tak wyszło. I teraz, syk, złoto. Takie, o! Tym razem zgadłem. Ale gwarant chyba to był, tak mi się wydaje. Nie. Pierwszy ten puli 50-50. Yes, tak, mamy to! Czaty, na razie spełniamy marzenia. Czasami dużą ilością rolek, ale spełniamy te marzenia. A Misiek drogi pisze, no to teraz Brońka, ja przeczytałem to teraz Bońka i się zastanawiam, o co z Bońkiem chodzi znowu, nie? Co się podziało? Co on znowu zrobił? No właśnie, co zrobił Boniek? Niedowidzona dyscyplina przez informatyków, rzut no dyskiem. To tylko strata danych. No. Kurka, nie! Bo tu na Rimuru trzeba odkładać. Ej, czujecie, jakby zrobili kolaba i wrzucili Rimuru, faktycznie? Przecież to by... I na idol animacji, żeby się rozpływał? Rimuru wbijający do tej ostatniej zony, co tam wszystko było zamarznięte, jest takie troszkę I'm solid. Ja na tym koncie mam tak, że wszystko co jest eventowo to jest na wysokim PT, a standard mi leci szybko. Broń czy ten? Broń. Dobra, jest od razu całość. Biorę wszystko to. Kiedy się przyda, tak? Co robi elektryk na scenie? Nice! Łatwiutko! Mówiłem, 100% win ratio dzisiaj. Pani Mizuki, szczęście jest dla wizy zarządu. Dla pani co najwyżej jakiś Carlos Wichłopiec. Bar, nie mów tak! Oj. Bo będzie jej bardzo przykro. No. Gratulacje, to było bardzo ładne. Kurde. Ja tej postaci nie mam, nie wiem o co chodzi. Mam zepsute konto. Proszę nie pomylić z lwim chłopcem. Dobra, to ja pozdrawiam wszystkich dobrych chłopaków, dziewczyny też, czyli jak zwykle. Tam powodzenia nie trzeba życzyć już chyba. No widać, że każdy ma. Czekaj, nie zostajesz się jedna osoba przed tobą. Trzymam kciuki nadal, nie? Dziękujemy, jesteś awesome. A mamy tatę rodziców? Nie. Nie ma tak dobrze. Dziękuję, jesteś awesome. To
To ja przeskakuję do Zakiera, bo podobno każdy już ma. Zakier to... też będzie miał. No tak. Nie no, Zakier powinien, Zakier zasłużył. Zakier miał czy. Miał. Tak. Jak to było, kancelaria adwokacka, Zakier zam... Tak? Zakier miałcz? Tak. Zakier, pokaż, jak wyglądają nasze rozmowy na czacie. U ciebie jesteśmy jakby co. Tak, jest. Przypominam, dali już rekompensatę za historię, błędy jakieś. O! 80. Ulala. Mówisz? Historia. W takim razie witamy w kancelarii adwokackiej, Zakier miałcz. Dobra, lecimy. Tak, musimy no to... Musimy wygrać. No ty jesteś tym desygnowanym i nie jesteś tym desygnowanym, no nie! No i skończy się na tym, że... Że streamera będzie. Tak, że streamer będzie musiał naprawiać, ja nie wiem. Kumizuki, jesteś pewna, że nie chcesz? Ja się idę wypisać z rolowania na panelista FSR Urdur. Kumizuki, nie! A kto po mnie będzie cisnął na streamie? Nie. Kurka, nie. Dlaczego komputer ma ból pleców? Bo wypadł mu dysk. Ej, ja mam dysk. SSD leżący i czekający na wpięcie do kompa, ale nie jestem w stanie sięgnąć na płycie głównej do M2, żeby go włożyć, bo karta graficzna jest za duża i zasłania sloty. Dawaj teraz. Jak złoto, Adam Małysz. Nie, złoto! Oby było wygrane! Aj, oby było wygrane. Oby było. Nawet dwie. Yes, Zakier, błagam, tak! Mamy! Mamy złota! Polska górą! To chyba najlepsze rolowanie jak dotychczas, no, jest świetnie. Zero przegranych. Tak, Smite, okej, okay, gratuluję Wizu 1300 lat w gulagu. A Dark Smite, widziałeś naszą rozmowę dzisiaj na tym? Nad jutrzejszym odcinkiem z Genshina? Dobra. I no, teraz tu w jednym tempolu. No tak. Nie ma. Kurde, nie ma. Myślałem, że będzie. Ale w drugim będzie, w drugim będzie. Musi być. A tam będzie w ogóle tyle? Masz będzie, na pewno będzie. I masz jeszcze w sklepie, na pewno. Michael Jackson! Nie, ja ze sklepu już odebrałem jak coś. Tu? A nie, dobra. Jeszcze raz odbierz. To za te inne możesz kupić, do te błyszczące. Aj. Jak wygląda stan moich wishów? Nieźle. Widziałem, za to 75 lat dostałeś. O, idealnie, jeszcze jeden ten pulik. No i to jest ten ostatni, który potrzeba, nie? Tak, to jest to, co ma być złotem. Ej, kurde, nie! Już widziałem to złoto! Pierwszemu się nie udało. Zdobyć obydwu. Zakier, to teraz najważniejsze pytanie, walczysz do końca banera, nie? Oczywiście. No oczywiście, że to... Nie było pytania! Portfel Kun był używany już? Co? Portfel Kun był już używany? Trochę był. O. No dobra, no w sumie tak. U mnie był używany, ale to... Na Emilce było. Zakier, weź coś zrób, bo statystyki psujesz streama. No. Nie, nie bejtujcie mi Zakiera! Zaczep tego kolegę tam, co masz tam gdzieś, nie wiem, w kieszeni czy coś. Nie. Zakier, dla odwrócenia uwagi chcesz kogoś pozdrowić? Komuś tam wrzucać? Na kogoś? Nie no, potrzebuję jeszcze 5 minut, żeby pozdrowić, poczekaj. Kończyć streamować. No w sumie tak, powinniśmy lecieć jeszcze 20 minut, ja nie wiem jak my to zrobimy. No, wystarczy, że Zakier zahaczy kolegę tam. Nie! Ja mogę spulować jeszcze na jedną, bo mnie
kusi mnie. Okej, okay. To za moment przeskakujemy do ciebie, tylko niech mi Zakier powie, czy ja mam od niego wyskakiwać, czy nie, bo ja nie jestem pewny. Tak, wyskocz. To ja wyskoczę. Ale tylko na chwilę. Kto się tam miał odpalać? Ja się odpalam, już się odpalam. Tu odpalaj się! Kusi mnie, chociaż... Bałem się, że będzie VTubek. Dany VTubka nie ma ze względu na... To znaczy wczoraj nie mogłem nagrywać normalnie, bo się przygotowałem bardziej z lekami, co oznacza, że po prostu wczoraj wyglądałem mega niewyjściowo, żeby dzisiaj wyglądać wyjściowo. Jesteśmy już u ciebie, Adamie. I dzisiaj jest już w miarę jako tako. No Hamie, ty ignoruj mnie. Nie ignoruję cię! Co pisałeś, Dark Smite? Kolejne jest to zaignorowanie. Przecież nie ignorowałem! Powiedziałem, że 75 lat za to dostałem. Widziałem. Adam, możesz lecieć. Nie jest przypadkiem za cicho gra, czy w ogóle słyszycie grę, czy tak nie za bardzo? Jak coś mogę podgłośnić? No, słyszę swoją. No, to może podgłośnie lepiej, nie? Żeby był dreszczyk emocji. A to Arkus był! Przepraszam, Arkus, ja myślałem, że to Baru. Arkus, dziękuję ci bardzo, jesteś mega awesome. Bo mi teraz tak spojrzałem w pliki i Arkus, dziękuję! Arigato! Aj. O kurde, trzy nieś. I w tym Jackson? Dobra, w 30, please. No, wiadomo! Tak! Yes. Tylko teraz wygrać, proszę. Ja wygrałem! Okej, co się dzisiaj dzieje? A gdzie druga? Czekaj. Jeszcze jedna będzie w tym tempulu. Tak? Ma być jeszcze jedna w tym tempulu. Musi być. Broń na wyższej tej chyba nie ma sensu wyższej rangi broni. Bardziej postela dla postaci sensownie, nie? Idę sobie stąd za mnie skusi na rolowanie. Ale czekajcie, zaraz sprawdzę jeszcze, czy się nie opasa na jeszcze jedną tego zrobić. Bo mam jeszcze. Zobaczmy, co w ogóle daje ten tego. crit rate, to spoko jest, podoba mi się ten tego, ten pierwszy, a ten drugi co daje. Nie wiem, co ona w ogóle, jak ona działa, więc chyba nie idę po drugą. Nie wiem, co ona robi, podoba mi się, biorę, tak? Nie, no dobra, nie, bo zaraz nie będę miał na broń dla księgi, ja nie idę po drugą. Do których możesz się przyciągać. A, tak? Okej. Okay. I możesz podróżować po polu bitwy, a jak przejdzie przez przeciwnika, to zadaje obrażenia. A opłaca się to? No, ten to jakby... Ja nie powiem, żebym wishował, bo bym wishował, ale no ja nic nie powiem. Ja nie namawiam, ale wiesz, kolego. Dobra, wishujemy do zera, idziemy do zera. Okej, to jesteśmy u ciebie z powrotem, możesz jechać. To jest 20 mega, zwiększa ilość koordynowanych ataków o 6, to lepsza ulta. Okej. Okay. No żeś no. 20. Co moje szczęście poszło do was, haha, o nie! 30, przegrana na 57. No bo na streamie trzeba losować. Mary Madeleine, no. 30. Kurna, aj. Aż to by było, nie? Chyba tak. Szczęście się wyczerpało, ale zobaczmy. Ale i tak... Chwilę widziałem te złoto. Bejtuje ten, ta animacja, bejtuje mocno. No. Kurna. To już 40, tak? Czy 50? Tak, było? Tak, 40. Dobra, mamy to. Mamy czy będzie wygrane, czy będzie wygrane przy 50? Oj. Brawo. Ale to był taki dobry bejcik, nie? No, przestraszyłem się, jak ją zobaczyłem. Nie! No nie mam go, ale nie chciałem go, nie lubię go. Serduszka. Oj, dobra. Już się wkurzyłem, już nie lecimy dalej. Rozumiem, szanuję. Ty, ale zapisuje się gwarant? Zapisuje się gwarant na drugi baner, czy nie? Tak. Dobra, to przynajmniej mam na co sobie... Tak. Jeszcze raz dziękuję, Arkus! Przepraszam za pomyłkę wcześniej.
To było przepiękne, ja wracam do Zakiera. Szkoda, że nie wpada na tym ostatnim. Ale i tak, 50 rolek to jeszcze w Low Pity. Bardzo no, low pity. Puścimy jeszcze jednego kontrolnego. Tak, mówisz, że jednego... jedna kontrolna dyszka, tak? No dobra, dawaj tego steka. No i wpada łatwiutko. No nie. No nie! Ale się dozbiera. Grunt, tak. Że postać złapana. Do końca aktualizacji jeszcze wjedzie. Nie ma wyboru za bardzo, nie? Ja mam 45 pity teraz. No, to... No spokojnie. Z palcem wiadomo gdzie. Na myszce i klawiaturze. Nie, z palcem w kubeczku, który wygląda jakby tam kawa była, ale tak naprawdę tam jest woda po pędzelkach. Max jest, no mam to samo. Ojeju. Mam to samo. To jest, cała ta eksploracja zafunduje mi broń. Zapomniałem, że eksploracja jest w tej grze. No nie no, aż tak to nie ten. To Zakier, to czy sytuacji nie chcesz komuś nawrzucać w takim wypadku? Nawrzucać? No. To ja bym chętnie nawrzucał moje sąsiadce, że mi często nie odpowiada i mnie to zaczyna irytować. A wiem, że ogląda. Bo sama odradzała, żebym nie rolował. Czekaj, jak to było? Sąsiadka ci nie odpowiada? A pozdrowić to pozdrawiam wszystkich, nawet sąsiadkę. O, jesteś awesome. Ja teraz, zanim zaczniemy rolować, sprawdzę tylko, czy mam opcję wybrania 120 klatek. No, zobacz. Bo to nie. Jest aż... Nie. Ale chyba w ogóle nie ma. Jakiś bug z tym. Pewnie wyłączyli dla wszystkich, nie? Jak zobaczyli, że jest błąd, że nie wszyscy mają. No niestety. Nie przeskoczymy tego. Zmień na full screena. Ale też nie ma. Full screen też nie ma. Ale to nie muszę. Czy macie jakieś szczęśliwe miejsce, na które warto by było polecieć? Dawaj, krzesło mocy. Krzesło mocy to jest momencik. To jest to tutaj, tak? Tu. No. No nie wiem, ja tam wyszywałem pod wodospadem na nowej mapie. Krzesełko mocy oddało. Dostałem wszystko, co chciałem. Skoro krzesełko mocy oddaje, to lecimy na krzesełko mocy. Macie streama? Włączyłem wam? Czy nie? Tak. Serduszka dla Arkusa, dziękuję! Jesteś awesome! Wow! Dziękuję bardzo! I tutaj zostawię ten. I czy... Arigato! Dziękuję bardzo! I czy jest włączone? Tak, dla was jest włączone. Czy dla mnie wszystko jest ten? Okej, okay, lecimy. Sprawdźmy najpierw, ile rolek mamy, bo jestem tak średnio gotowy, tak na dobrą sprawę. Okej, okay, to jest 15, czyli będzie 10 na pewno ten i 20 zł na pewno ten. Dobra. Najpierw chcecie niebieskie? 20 zł na pewno będzie pakowane. Tak, ale na broń chyba raczej się bardziej opas, tak szczerze. Ale w sumie nie wiem na jaką, bo mam wybrany chyba miecz jednoręczny. Miecz ma crit rate i pistolet ma crit rate, a reszta mają attack percent, więc chyba raczej miecz albo pistolet się najbardziej opłaca. A gdzie tu się wybierało? Tak, tu się wybierało, tak? Czyli... Znajdzie, czego potrzebuje. Tak, ten miecz. A ten mieczyk jednoręczny i on będzie dla dungeon, czy jak ona się tam nazywa, ona ma miecz, tak? Ta dla której? Dungeon. Tak, dla niej. I to jest dobry miecz dla niej, tak? Tak, no to... Chyba najlepszy, tak szczerze. To możemy no i tak zrobić. Rower. Dla Sakwy. I dla rowerka, to dobrze. Dlatego ja mam dwa. Czy miałeś mam 4 bronie ze standardu. Najlepszy jest chyba obecnie od Changli, ale ten drugi jest najlepszy, okej. Okay. Zostawiamy na razie miecz, bo po prostu chciałem zrobić dungeon dla samej przyjemności zrobienia dungeon, nie? Venividi Da Vinci, wysłałem ci na Discordzie moje odczucia odnośnie tego wishowania. Zerknę i sprawdzę, czy ja to mogę publicznie. Dobra, przepraszam, nie? Dobra.
Tak troszeczkę. Kupiłeś roki w sklepie. Właśnie, odbierzmy najpierw wszystko, co jest do odebrania, bo ja mam tu wszystko jeszcze nieodebrane, więc tu jest rok kompensata 300, ok. Claim all! Chciałem zostawić sobie na jutro na nagrywkę, ale nie róbmy tego w ten sposób. I tutaj jest, gdzie do złapania to jest za te, ale to będziemy wymieniali w momencie, jak nam nie poleci. Taki. Na środkowym tym, Oscillated Coral. A, te? A! Tak. Zapomniałem, że tu się co aktualizacja nieco miesiąc to odnawia. I w sumie niebieskie też złapmy, bo why not. No i masz znowu ten pula na broń. Mam ten pula na broń? No to lecimy z drugim tak. Tempulem na broń. O. A już powinno być blisko, już powinno być blisko. O tej nocy o 5 reset Abyssa. Też prawda. Uuu, Mortify. Nice. Mega fajny, go najbardziej się opasta chyba z tych wszystkich na maksa zrobić. On jest dobry. Fajnego boosta daje, fajnego boosta daje do ataku. I nawet go nie levelowałem. Dobra, lecimy. Spalamy tyle, ile się uda do pierwszej piątki. Jeżeli się uda pierwszą piątkę. Teraz to się zacząłem stresować. Variation. Nice. Cześć, Hugo Szoszo, już w domu? Tak. Jeszcze Azep się nie odpalił z hejtem na mnie. Jest na razie dobrze. Jeszcze mi nie złożył rzeczy. Jeszcze 20 rolek jeszcze jest, więc... Baiji. Nice. Nie to! I kurka, nie! W sklepie jeszcze możesz kupić za te błyszczące korale. Chyba ten pula. Jednego. Sanwa! Cisia! Nice! Ale czwóreczki lecą przepięknie. Wizu trafi malarka, albo Niemcy będą miały nowego przywódcę. Będę mówił po niemiecku, ale... No, możesz też kupić tam w takiej zakładce jednej. Jest napisane purchase. To, czekaj, bo któryś bundle ma tego rolki w sobie. Ten, tak? No. Dobra. Te miałem złapać, tak? Tak. No to złapmy, nie wiem, pełne 12, bo w końcu w hynot. Spróbujmy tego nie pomylić. Puść na broni dla przeczyszczenia. Mówisz? Dla broni? Dla broni. Mm-hmm. No dobra. Ej, do połowy tej aktualizacji jeszcze wejdzie. Jest tyle rolek, że postać musi wjechać. Broń to będę dobrze płakał, ale ten. Nie, jeszcze Blessinga będę łapał po streamie i może tego bundla zobaczymy. Głuche to. Ale tam jest troszkę do przeklikania, Azep. Masz 300 astrajtów do przerobienia z tego. Z tej waluty, jak kupowałeś tego. A, bankę. Te! No, dobra. No. A możemy je przemielić, chociaż chciałem je trzymać na te. Aha. Na skiny, ale to się odłoży w razie czego, nie? No właśnie, dolar ostatnio spadł. Strasznie spadł. W ostatniej chwili wymieniłem, jak zaczął spadać, wymieniłem ten na złotówki. Zły situation był. Jest! No jest! 20 rolek, jak to się mówi. Tak. Dobra, oby było wygrane. Nie, jest gwarant, musi być, nie? A, gwarant jest, dobra. Więc to jest bez stresu, to jest bez stresu totalnie. I co prank, bro? Tak? No, brawo, dostałeś pędzel. What? Tak, Azep, powiedziałbym, że Lion Boy, ale ha, ma gwaranta, dokładnie.
Ej, w sumie nawet na niskim PT wjechało, jak tak pomyślę. Ile tam było? 40? 40, tak. To było bardzo ten. Broń teraz. Okej, okay, czy stać mnie na wykupienie czegokolwiek jeszcze? Dwa. Będziesz miał chyba na dziesiątkę jedną. No. Tam jeszcze masz jakieś rolki, ci zostały chyba 7 albo 9 z tego. Mhm. Z broni? O! Tak. No dobra, to lecimy z tym pulem. No nie. Nie powtórzyliśmy sukcesu z ostatniego streama, gdzie przyszło jedno szybko, drugie szybko i było takie Nie, to na przedostatnim streamie. Na ostatnim streamie przyszedł tylko... Uuu, nice! Ile pit na bannerze z bronią? Już ci mówię. Tu się aktualizuje od razu, nie? Mhm. To zerknijmy, jak to wygląda. To jest to? To na prawo. Nie, bardziej na prawo. To? Loading records. Tu jest po 5. To 5. Mm. 21. No nie powiedziałbym, żebyśmy mieli duże szanse tutaj. Tu dofarmi się rolek, ale tak poza tym jakoś tak giga szału nie będzie. Pełnego ten pula nie da rady, nie? Z tego złożyć, co mam. Czyli mogę puścić co najwyżej pojedynczo to, co zostało. Chyba, że jestem w stanie dołapać tutaj jeszcze jednego. I... 6. No, będziemy pojedynczo cisnęli. Do końca waluty. Już popsułeś broń, byś dostał przed dostaniem ten. Very good speed, dziękuję, jesteś awesome! O której live stream do 5.0 w Genshinie? 6 rano. Będziemy o 6. Tam 5.45 się pewnie odpali ze streamem. Pokażę ci, jak wyglądają fajnie moje budziki. A? Wizu płakał, jak ustawiał, nie? Wow. Więc. Czemu ja sobie to robię? Ale tak, jesteśmy o 6 rano, a potem wracamy spać. Dobrze, że stream jest o 6 rano, bo jakby był znowu w środku dnia, to ludziom by plany popsuł, a tak to można wstać rano, później cały dzień jest przed sobą. Tak, obejrzeć zapis streama, jak wstaniesz. No, jak wstanę o tej 15. Dobrze, jak ktoś na 7 do roboty idzie. Czy słyszałem coś o powrocie Kazu na najbliższy baner? Czynosław, jak pytasz o Genshina, to tak, Kazucha ma być w pierwszej połowie aktualizacji 5.0. Chyba, że o inne Kazu chodzi. Kazucha, kto cię... Ucho. Nie. Kazucha z uśmiechem od ucha do ucha. Nie trzeba kończyć, ludzie sobie sami to powiedzą. Przypomniał mi się ten mem z Kawilem, jak robisz cardio? Tak, oni załapali. Kto wie, ten wie, tak? Uuu, fiolecik jakiś. Teresa Oktawia, jutro widzu streamuje po chińsku, żeby więcej widzów było. Ej, nie mów nic, bo oni po chińsku będą gadać, ja z tego chińskiego, to znaczy z tych napisów z chińskich szlaczków będę tłumaczył. Ajajaj. No, to mnie boli, jak o tym pomyślę, nienawidzę, jak oni gadają, są napisy. Aż mi się 2-0 w Honkaju przypomniało, jak tłumaczyliśmy. Było. Dane, co? Co zrobiłem? Wizu jutro zaśpi, potwierdzone info. Teraz 5 minut bez ekranu będzie. Co? Nie będę szarżował. Moment, sprawdzę, czy mi się nie dozbierało z tego. Z błyszczącego pyłku. No nie. Paczkę tutaj za 50 zł. Nie, dozbieram, mam strasznie dużo kontentu do zrobienia, nie? Bo ja bardzo chillowo gram w WW. Więc... To tyle, że akurat za każdym razem, najpierw jak wyszła gra, to miałem tydzień wolnego, więc szybko mi poszło, żeby to zrobić. A jak wyszło 1-1, to miałem z kolei 3 dni wolnego. Nice. Czyli kogo ona zastępuje tutaj w teamie? Yinlin? Ta. Yinlin. Ja tu muszę zrobić taki patent, myk taktyczny, żeby ją odsunąć od lwiego chłopca, żeby nie stali koło siebie, nie? Właśnie oni to jest dobry duo z nich, niby na papierze. Właśnie, żeby się nie skumplowali, przesuńmy ją wyżej. Niech ascenduje. Dokładnie.
Niech blufuje innego kraju DPS-a. Tak, jak wiedzie jakiś... A ja się nie zdziwię, jak się okaże, że ona jest też dobrym dipsem pod tą czun całą, bo oni strasznie tą czun będą chcieli pchać, mi się wydaje. Oby czun była Glacio z pistoletami. Oby była Glacio z pistoletami, bo potrzebny jest jakiś pistolet main DPS. Na razie tylko Cheeksie jest, ale ona taka... średnia. Czy Variation podchodzi pod tą postać, czy nie bardzo? Energy Region? No, od biedy może być. Raczej tak, jeżeli pod quick swapa chcesz grać, czyli szybkie zmienianie postaci, no to raczej tak. Żadnej innej wolnej luzem leżącej czwórki nie posiadam. No nic, zdobędziemy dla niej pieczątkę, ale tak troszkę smutno, no. Tak troszkę smutno. Nie, tyle rolek jest w tych eventach, co będą, plus jeszcze jeżeli masz połowę mapy zrobione, tak podejrzewam, z tego tak patrzę, no to jest 8000 strajtów przynajmniej. Optymistycznie założyłeś, że jest połowa. Bardzo optymistycznie założyłeś, że tam jest połowa. Tak. Ty, Hamie, 73 łyszy i brak rzeżi. Dark Smite, ja nie wiem, o czym ty do mnie mówisz. Dark Smite, trzeba było przyjść, tak? Tak, magia streama miała być. Właśnie. Stwierdziłeś, że nie chcesz na streamie i wtedy ten. To jest moja naczelna nadzieja na szybkie dozbieranie, zanim się zabiorę za robienie kontentu, odbiorę stąd rolki, może wpadnę. No ale nie załyszujesz tym na bronie. Jezu, masz rację. Nie kliknęło mi w głowie. Dzisiaj miałem ten sam problem w sklepie. Kupiłem jedną eventową zamiast broni. No i teraz każdy, kto nie wishował na streamie i nie dostał, powinien żałować, bo tutaj tak ładnie leciało. O, tutaj leciało. Tak. Gwarant. Właściwie nie mieliśmy przegranego aż do tego Kalkaro na koniec, nie? Tak, tylko ja, ale to ja i tak dostałem dwie zeżi dostałem zanim tego kluczałem. Wcześniej na low PT i Kalkaro też na low PT przyszedł, więc tak jakby, no... Dwie zeżi po 30 i Kalkaro na 50, czyli tak naprawdę wyrzuciłem 110 rolek na tego, czekaj, na postacie i 30 rolek na broń. Czekaj, poszło, że na początku była przegrana Verina. Była na początku przegrana Verina? Mój mózg nie zakodował? Nie. Nie było. Wszyscy wygrali oprócz mnie. Pierwszy wishował Adam i mu poleciało za trzecim tempem. Tak. Widzę. Wszyscy wygrali dzisiaj oprócz mnie, ostatniego. Zakiera trzeba wpuścić na kanał. Nie no, wszyscy wygrali, tak? Jezu, nie Zakiera, Dark Smite'a. Gdzie jest Dark Smite? Tylko ten tutaj. Kalczaru wpadł. Ale czekaj, ja go muszę najpierw wyciszyć, żeby nie było, bo on mi nawrzuca. Dark Smite, ja nie wiem jak cię odciszyć. Już to robię. Już to robisz? Okej, dobra. Czy ja mam puścić Zakiera, żeby mógł rolować, czy puścić Zakiera, żeby mógł mi nabluzgać? Bo jeżeli Zakier ma mi nabluzgać... Dark Smite'a. Jeżeli Dark Smite ma mi nabluzgać, to Kumizuki też chodź na głosowy. Pomału zaczynam wierzyć, że wyczerpałem limit pecha na wszystkie streamy najbliższe. I hope. Arkus, robiłem ten event całkiem taki chillowy. Uuu, pociśniemy. Verian to tylko u mnie na drugim back-to-back z Chang'e. Okay. A, no tak. Mhm. To teraz. Ja przeskoczę. Halo? Halo? Halo, halo? Wytaj... Wiezu... Właśnie wcale nie przed chwilą wydałem $30, żeby kupić sobie rolki. Wcale, ani trochę. Ej, przepraszam. Po tym jak mi tak napisałeś. Nie. Raz. Poproszę 100 lat mnie w gułagu, bo płaciłeś dolarami, a nie rublami. Więc ja w ogóle kolegi nie poznaję. Ja nie wiem, co tu jest grane. Dwa, odpalaj streama. Chwila, bo się zacząłem na details of your order. A, okej. Okay. O, dobra, ja odciąłem. Przecież jestem miła, to ty się znęcasz. Jak ty mi powiedziałeś? Nad kim się znęcać? Nie, Kumizuki pisze, że przecież ja jestem miła, to ty się znęcasz. Nie, wcale tak nie jest, ja się nie zgadzam, ja się nad Kumizuki nie znę. Ja Kumizuki tylko bejtuję. A ja jeszcze dzisiaj ci dałem, kurde, subskrypcję na Twitchu, jak mogłem? Jesteś awesome, dziękuję, arigato. Dobra. Teraz czas dostać się z Ezji, taką tego. Poproszę.
A jak nie dostanę, to ja nie wiem, co zrobię. Jestem przerażony tym, co się dzieje. Spokojnie, Dark Smite, pamiętaj, Shorekeeper. Na pierwszym do tak, my... odkładać na Rimuru teraz. I widzisz? I trzeba było tak od razu, jakbyś przyszedł na streama, a nie rolował w samotności, tam w ciemności, tam wiesz, w gulagu. Tak, właśnie. Przepraszam bardzo, po pierwsze, moja piwnica jest bardzo wygodna. A po drugie, mogę ci opowiedzieć bardzo śmieszną historię. Dajesz. Taką, że ja jestem znany z tego, że ja bardzo często zapominam, że coś się dzieje. Mam i to samo. Ja dzisiaj jadę do pracy na 7 rano. I ja przyjeżdżam na tą 9, a ja patrzę, kurde, drzwi są zamknięte. Co się dzieje? Dlaczego gułak jest zamknięty? Ja tam czekam gdzieś pół godziny, dalej nikt nie przyjechał. Dzwonię do szefa, halo, szefie, dlaczego gułak jest zamknięty? Dlaczego moje dzieci tam nie pracują? A on powiedział, a dzisiaj jest wolne. Okay. A faktycznie, bo świętego Rocha jest przecież jutro. Tak mi się... chyba. Rocha? Czy to tylko ja... z Wiedźmina? Nie wiem, możliwe. Ale chyba jakiś święty Roch jest jutro. Nie no, to jest patron Rohanu, nie? Nie no, bo Roch to jest ten... A dany jest ten plan na broń, będzie śmiesznie jak się uda. Verdun Roch! Nie. Dobra. Czyli jutro święto patriotów. Tak. O. Zatemerię zrobi wszystko. Arkus, widzę, bejtuje biedną tą Mizuki. Bezu, czekaj, co ja... Co mówiłeś? Że chcesz minus 100 lat gułagu? bo przyszła szybko. Nie, bardziej zakupowanie w dolarach, nie w rublach. Posłuchaj, przysła w 75 wishach. Nie, w pierwszym tempulu na streamie. W pierwszym tempulu na streamie, to się liczy. Kumizuki, nie przyjdę na streama, bo ino statystykę zaburzę. Nie dam się zbejtować. Kumizuki, rozumiemy. Jak przegrać, to na skarę. Jak umrzeć, to z miłości, tak? O, jeszcze mogę walnąć troszeczkę na broń. Ale powiem tak, że... dostanę broń, to widzę. Ej, widzowie, co? Co? Odejmę ci 100 lat gułagu. Boję się teraz. Ale jeśli nie dostanę... Ale jeśli nie dostanę tutaj tej broni, dostajesz 200 lat gułagu. Co to jest za interes? Bardzo sprawiedliwy rosyjski interes. To jest hazard, widzu. Tak. Grasz w gacze, także powinieneś być przyzwyczajony. Jestem przyzwyczajony. Tutaj chciałem tylko nawiązać do tego, co napisał Bar. Dobrze, Mizuki, bądź asertywna. Mizuki jest bardzo asertywna. Ja jej mówię, wygraj to! A ku Mizuki nie. Well. Wiesz, to jest interes, w którym twój los jest w rękach Chińczyków. To nie jest dobry ten... Wiem, że nie jest. Bar pisze się... Proszę mówi, że to uczciwy układ. Uczciwy układ? Kumizuki, ała. A tak nie było! Masz jedną szansę, Mizu. Udowodnij mi, Kumizuki, że tak nie było. No dobra, dajesz. Idę płakać te 200 lat więcej, znaczy 100 lat więcej w sumie. No nie ma, no. Kto się spodziewał czego innego? Czemu ja sobie nawet robiłem nadzieję? Dokładnie. Ja nie wiem. Jaka jest dobra broń dla Zezi? Jej albo ta złota, co jest z baneru centrowego. Jak na razie nie mam. Ewentualnie właśnie to co przeglądasz, tą poprzednią, co przeglądałeś. Tak, ta jest dobra albo epicka wersja, bo jest ta albo fioletowa wersja tej broni. Na dole masz ten. To co trzyma Anchor, tylko że to możesz na dole. O, to jest to, variation. Tak. To jest to. Aha, czyli to jest dla Zezika. Tak, bo to jest pod regenerację tych outro skilli, intro skilli. I energy region ma na main stat, więc to jest dobre. I Wizu, słuchaj. Jeszcze jedna zac.
Siukotl. To brzmi jak nazwa jakiegoś helikoptera. Siukotl. Poleciało, nie? Serio, ale tak to się czyta. Z tego co przynajmniej moi towarzysze gadają z Ministerstwa Kultury Rosyjskiej. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to jest dyskusja na temat tego, co jest na jutrzejszym odcinku z Genshin, jak się wymawia Pyro Sovereigna, nie? Więc, bo on się miał nazywać Xolotl, czy jakoś tak, czy Xolotl, a... Co? Xolotl. Wymawiać się będzie Axolotl, okej. Okay. Nie, będzie się wymawiał Xolotl, Axolotl. Tak, ja teraz sprawdzę. Tak, kuźma ten Axolotl. Polecam jutrzejszy komentarz Dark Smite'a i naszą dyskusję. To bardzo była dyskusja między tobą a twoją osobowością, która mówi moim głosem. Zioźtl, tak? Czym są zioźtle? To jest taka zioźka, siuklot, tylko sztyl. Siuklot? Siukloty, kotlety. Siuklot. Tak, schabowe. Nam. Co ty mnie tak kusisz? No, miałem dzisiaj. A... Tak, ja sobie tak pokazywałem, ej, chcesz jeść? Nie dostał ten człowiek jedzenia. Nie ma tak lekko. Obudziłeś jakieś dzikie wspomnienia. To dobrze chyba, że jakieś dzikie wspomnienia. To źle. No właśnie, to znaczy, bo ja nigdy gościa nie oglądałem, ale siedziałem z grupą teraz już większych youtuberów, oni są dość duzi. I dyskutowali na temat polskiego YouTube'a lata temu, rok 2012-13, nie? I opowiadali prywatne historie. I prywatne historie są, no powiedzmy, że niektóre z nich są ciekawe wielce. Ciekawe wielce bardzo. Dobra, ludzie, pytanie zasadnicze jest takie. Ja wam wrzucam linka. Dobra, Wizu, notuj. Arkus, niepoprawne propozycje składa Kumizuki. To się tak da? Jeżeli tak się da, to ja mam przerąbane. Kurde, przerąbane mam. Co nie? Nie chcę nic mówić, Wizu, ale masz 1400 lat. 1400 lat. Jesteś już zamknięty na 40... Jesteś zamknięty na 40 pokoleń. Wciąż będę młody. Jak wyjdę, tak? O, Pandora. No, może chyba będziesz miał troszeczkę więcej siwych włosów. Tam. Dopiero zacząłem siwieć niedawno, więc no. Powiedziałem o tym kumplom. Powiedziałem o tym kumplom, z czego jeden kumpel od kilkunastu lat jest już łysy, drugi kumpel jest od kilkunastu lat siwy. I tak, chłopaki, musimy włosy na brodzie. Tu się zaczyna siwy robić. Ich spojrzenie było mniej więcej takie, jak siedzieliśmy na czacie tam z kamerką włączoną, nie? Więc, no. A który z nich był rudy? Ten łysy. Nie powiem dlaczego. Nie, najlepsze było, że jak tak zaczął się... żart. Najlepsze było, że jak zaczął się siwieć, to było takie nice, nie będzie widać, że byłem rudy. Chwilę potem, chłopaki, ja chyba zacząłem siwieć. Skąd ten pomysł podniósł włosy? Za kola mam takie, do pół głowy już, takie what the heck, nie? Mój brat mi w ogóle od 10 lat mówi, że będę miał takie zakola jak on, a ma takie dość sporsze, nie? Jest takie, brat, nie, jesteśmy z innych linii genetycznych w naszej rodzinie, sorry. O, z pozdrowieniami, jak wyglądał? Ja mam głupie pytanie osoby leniwej. Co ona robi na polu walki? O właśnie, co ta postać, po którą rolowaliśmy, robi na polu bitwy? O, powiem ci, że ona tak się fajnie gra, ona tak fajnie się gra, ma takie animacje świetne. I ogólnie duży damage całkiem zadaje, nie? Ale... A ona robi jakiś damage, o! Ona, w sensie, ona niby jest sub DPS-em, ale wydaje mi się, że można nią pod main DPS tak jak Changli grać. Tak mi się wydaje, nie jestem pewien. Ona robi myśli, niby ma być sub DPS-em. Ale wiadomo, że każdego sub DPS-a tam można podciągnąć pod main DPS-a. No, dobrze, że jest 140 tysięcy. Właśnie, Changi też niby jest sub DPS-em, bo ma outro skilla pod innych main DPS-ów, ale jakoś ludzie grają nią jako main DPS. Więc wszystko można zrobić. Zerzi tak samo.
No jak dobrze poskładasz postać, to no, idzie nią pograć, idzie wyciągnąć DPS-a jako DPS-a. Nice. To teraz czekamy jeszcze na pięciogwiazdkową wersję tego gościa, co skacze ze standardu. Z racji tego, że ja już kurde wyciągnąłem drugą kopię z Ezi, to chyba na Rirana czekam jej, żeby jeszcze z dwie kopie zgarnąć. Bo No. Zauważyliście, że większość skrzynek jest na tych wieżach? Praktycznie co chwila. Każda wieża ma skrzynkę. No często bardzo. Bo to są nagrody dla wierzących. Albo dla strażników gułagu. Tak. Z dwojga złego. Dobra, ludziska, chyba kończymy, nie? Nawet udało nam się godzinę przebić, nie wiem jakim cudem, nie wiem jak do tego doszło. Nie wiem jak to było. Nie wiem. Dokładnie. Najlepsze jest to, że nikt ze znajomych w tym momencie... Nie, na nie jest online, to mogę was tam zrajdować, mogę was tam wysłać. Jest twój ulubiony streamer teraz dostępny. T-Word. A, nie wiem. Ja go nie widzę, prawdopodobnie go bloknąłem w pewnym momencie. Więc... żeby mi go nie polecało, ale git, nie? Więc czaty... No, T-Word. T-Word. Co? Mister Tesla? Tak. Trzeba się odpocząć, dokładnie. Żeby wstać jutro. Ja mam taki dylemat, wstawać jutro, czy nie kłaść się spać w ogóle. Ale nie, jakby to była druga w nocy, to bym na chillu siedział i się odpalił, ale do czwartej w nocy to nie dam rady. Najpóźniej o trzeciej mam taki reset, że się wyłączam, czy chcę, czy nie chcę. Jeśli potrzebujesz pomocy, jeśli chodzi o zasypianie, czy tam ogólnie, żeby przetrwać do 6, to nasi naukowcy wymyślili bardzo dobre serum, które blokuje senność przez 2 tygodnie. Co prawda nie możemy zapewnić bezpieczeństwa tego, ale możesz spróbować. Będziesz pierwszą osobą, która spróbuje. Nie, dziękuję. Czy chcecie coś rzucić jeszcze na koniec, zanim nas przerzuci? Tak, ja mam pytanie. Czemu masz w opisie I hate who's bandos, a grasz mężczyzną? Kalkaro jest pierwsza konstelacja. A, dobra. Tłumaczy wiele. To ja wam dziękuję. Jesteście osą. Same wygrywy z was dzisiaj, naprawdę. Tak, wygrałeś. Co? Ja też wygrałem, no. 95 party! Ja wygrałem, bo mam was! Bye! Jesteście osą! Go! I polecieli!